Witam serdecznie. Zamówiłem tłumik o nazwie XRAF 74, dokładnie model. Dwa dni temu paczka już doszła. Zaraz właśnie będę ją otwierał. Jak widać, na razie jeszcze jest nietknięta paczka. Także będę otwierał, zobaczymy, jak to wygląda. Później to zamontuję, porównam do obecnego tłumika. Paczucha już otworzona z folii. Tutaj mam dane. XR7405. Ja sobie wziąłem wersję nierdzewną w pełnym chromie, czyli taka świecąca na lustro. Okej, cóż my tutaj mamy? Dziękujemy za wybór wydechu motocyklowego XRAF. Później zobaczymy, co tam będzie napisane. Co tu mamy? Obejmę z gumą, dwie sprężyny i śrubę. Za chwileczkę. Już nic nie ma. Może to na bok odłożymy. Tak to wygląda. Bardzo ładne. Podoba mi się, od razu mówię. Jest dosyć solidny, ciężki. Tam jakiś prześwit. On ma dokładnie 37 cm długości. O, widać, jak ładnie palce wstają. Wykończenie jest bardzo ładne. Można zobaczyć, albo i nie można. O. Tak to wygląda. Z tyłu. Dymy killer zamontowany. Jeszcze powinna być naklejka. A, jest i naklejka. XRAF Motorsport. A nie wiem, czy w ogóle ją będę naklejał. Jeszcze muszę zobaczyć. O, tego też jeszcze nie będę otwierał, bo to wiadomo, jak to wygląda. Jeszcze zaraz ściągnę DB Killera i zobaczymy, jak tam wygląda w środku. Okej, już mam odkręcony. To jeszcze w środku była taka zwężka. Śruba mocująca DB Killer. I to tak wygląda. Mamy blaszkę, którą można regulować. Można ją całkowicie ściągnąć. No i standardowo DB Killer. No i teraz w środku, jak to wygląda. O, coś w tym stylu. Tutaj mamy do odkręcania. Jeszcze z lampą. Jak to wygląda w środku. Drobne spawy widać. Używany na pewno nie był.
zobaczyć, jak to brzmi. Tak wygląda mój obecny tłumik. Jest dosyć długi. To właśnie mi się tak nie do końca podobało. Teraz dla porównania. O, momencie, bo mi przelotka. O, zwężka znaczy. Dla porównania. 10 cm robi różnicę. No może nawet trochę więcej. Spokojnie więcej. To będzie pasował do wylotu cały. Będzie błyszczał. Także będzie elegancko. Próba dźwięku z wydechu BOSS. Mikrofonu bez debekillera. Przejażdżka zaliczona. Tłumik po prostu zżery ja. Czuję się bez debekillera. Z debekillerem jest całkowicie ciszej. Spokojnie normy przychodzi. Co muszę powiedzieć, jestem zadowolony. Wygląda to świetnie po prostu. Wygląda świetnie, jeszcze lepiej brzmi.